Dobra, lecimy z kolejną mapką na o. Siemane maneczko, ja jestem Maneka, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry GTA 5. No i słuchajcie, dzisiaj wracamy do naszej starej, znanej ekipy, czyli wraz z Mateuszem, Flotarem i Furmanem zagramy sobie w GTA bardzo fajne mapki. Po ostatnim odcinku dostaliście takie oto wyniki, 4500 łapek w górę, jestem naprawdę mega szczęśliwy pod aktywnością z GTA. Ostatnio nie było dość sporo go, bo nie mogliśmy się zgadać, potem mnie nie było i tak dalej, ale już wracamy na pełnej. Pod tym odcinkiem te 4000 łapek również będzie mega fajnie utrzymać tą pasę. Oczywiście pewnie pojawi się kilka kruków, no i tym najmłodszym nie polecam oglądać, ale reszcie jak najbardziej zapraszam do wspólnej zabawy. Trzymajcie się. Christmas Transform. Witamy wszystkich. Christmasowej. Ta, świąteczne to są wyścigi. ale jest... Zaczyna no właśnie taki nie ma klimat. I umiera sobie. Wódki i białego wina. O Jezu, jaka czcionka. No to właśnie, chciałby. Mówię, że zmienili. Jaką zmienili czcionkę? Ja mam w święta, teraz jest. W święta Jezus umarł, czy... Narodził się. Okej. Okay. Nie, no, umarł, gościu. Słuchaj. To święta, to narodził się Bóg, opłatkiem podzieli się przyjaciel i wróg. Co jest? Co się stało z moim samolotem? Przyjaciel i wróg. To mój Bóg? Nie, opłatkiem podzieli się. No nie, wróg, ja już przydałem. Przyjaciel i wróg. No i czego nie rozumiesz, gościu? Ej, nie latałem jeszcze takim samolocikiem. Ej, to są te cukrowe... To jest nowy. Ej, czemu Furman opuszcza grę? Nieprawda. Furman, co żeś zrobił? Jadę sobie, lecę. No to jedź. Wiesz, okay, że bez nas lecisz? Dobra, przynajmniej będzie pierwszy raz w życiu. Ale co się stało? No jakieś... O Jezu, nie potrafię tym sterować. Ja też nie umiem tym sterować. O, ale walnąłem w ziemię i przeżyłem, wiesz? Ale wy jesteście cięty w to. Tak, ciebie tu nie ma nawet, gościu. To jak możesz mówić, kto jest cienki, kto nie? Ej, choinka w GTA 5. No rozumiecie to? No, nie trafiłem w checkpointy. Kurde, Chrystek. Uderzyłem się i jeszcze jestem pierwszy, cioty. Co ej, jest, co jest pewien problem. Nie można pod to podjechać. Można. O Jezu, mogliśmy wziąć ze sobą auto. Co, ja jestem helikopterem już. Ja też. O, ja też już. Nie, to ja też. Jestem. Musisz się bardziej rozpędzić, kurde. No dobra, wiesz? Dobra, bo ja nie trafiłem w te. Ej, jak mam tak w dół polecieć? No właśnie, to jest najgorsze, bo nikt nie wie. Serio? Ale helikopterem? Tak. Ty jesteś pierwszy. Tarek, a czemu ty mówisz, jak cię tu nie ma? O Jezu, wybuchłem. To nie jest zły pierwszy. A to trzeba przelecieć przez środek? Nie, lepiej uważaj. A, można przez środek. Nie zdobyłem checkpointu! To ci mogę poradzić. No możesz mi zdobyć go za mną. E, ty, jak się ląduje spadochronem? Lewy. Oj! No nie, no ciężka jest ta gierka, o Jezus, nie polecam Maria, dzieciom. Dobra, chyba jest dobrze, tak. Nie uderz, o, nie uderz w to, nie uderz. O, co? Lol. A. XD. A to nie trzeba chyba polecieć spadochronem, co? Trzeba. Ale trzeba. Nie wiem, czy trafisz bez. Jak F się robi? O. Co to znaczy? Jak się spadochron odpala? Lewym. Mati, czym jesteś? Nie trzeba spadochronu, co wy? Motorówką. Ja też. Jaką? A motorówkę, a nie tym takim samochodzikiem? Potem zmierzymy czasy po prostu. O Jezu, w nie tą stronę. A potem też kutkę zmierzymy. A, dobra, o nie! O Jezu, to jest Adriana w odcinek. Ej, ale dawno nie nagrywaliśmy GTA. Znaczy ja przynajmniej. I tak się czuję taki rusty. Useless? Rusty! Rozumiecie, rusty? Że taki się czuję... zameszały. Ja jesteś już T20 czy tam czymś? Nie, jestem nie. Dopiero jeszcze tym skuterkiem. A, to jestem lepszy. Ja też czasowo. Skuterkiem. Nieprawda. No, ja też skuterkiem. Ja jestem autem już takim śmiesznym. Oż ty ziomeczku! O mój Boże, to ma do okrążenia. Ale to jest najfajniejsza mapka z Mikołajem. Ta, bo jest choinka. No i każdy wie, że nie jest sam. W domu. A wiecie, nikt nie wiecie sam. Że jak był sam w Nowym Jorku, ten... Jezu, to hotel, to ja w tym byłem hotelu, w tym hotelu, tak, hotelu nie, w tym pokoju rozumiecie. Też cię zostawili. Nie, w pokoju nie byłem. Tam podmienili. Ale kiedyś mnie zostawili też w Nowym Jorku samego, na... Nowym Jorku? Takim, w galerii takiej, babcia mnie zostawiła. I wykonałeś zamach na Kennedy. I potem sam wróciłem tramwajem. I podobno mnie szukała policja na całym Manhattanie. Na całym świecie. Tam.
Skończy już był drukowany. No nie, no ale zagubiłem się, no to byłem dzieckiem, no to mnie szukali. No i szkoda, że cię odnaleźli. Nie, sam się odnalazłem, bo byłem na tle mądry, by wylądował w jakichś slumsach. Byłbyś murzynem i wtedy się poznał, wtedy poznał murzyńskie plemienie. Plemienie. A nie plemię? Bo chyba plemniki poznał co najwyżej. I co to jest za auto takie Batmana? O Jezu, ja na Batmanie to byłem rok temu, gostek. Co? No ja z miesiąc temu. No, bo ja nie widziałem tego nigdy. Była. To ja nie widziałem tego nigdy. No przecież ten to auto... Jezus, to jest ten dodatek... No nie było mnie na poprzednich waszych nagrywkach. Ten dodatek to chyba rok ma. Ten dodatek na... A nie, bo to my jeszcze w betę gramy przecież, zapomniałem. To dopiero planuję go wprowadzić. A, no właśnie. Ale się pogubiłem z tym samolotem teraz. Ja się pogubiłem w rozumowaniu. Ta ja też. Ja nie. Flotera, ty jesteś za mną czy przed mną? Przed mną. Chyba jest przed tobą. Przed mną. Ej, kto tak lata dziwnie jakoś? Ja. Mati. Furman, ciebie tu nie ma. Jak nie? Właśnie latam. Teraz robię Podlaską. Ty jesteś z Podlaski. Tak, ty chyba... Z Ej, wiecie, że tym samolotem to nawet się nie opłaca używać touchpada? To. Ale ja nie mam touchpada w komputerze. Ta? No. A Jezu, ale dziwnie jest, panowie. Czemu? No tak jakoś rasti. No nie kłam, że jesteś motorówką. A Furman, jesteś pierwszy? No jasne, cały czas. Jaki masz czas, powiedz? Tak 5.38. No czekaj, u mnie jest około 18. My też mamy taki sam czas. Nie, ja 5.43 teraz. Ja mam problem, bo tam się nie da dojechać chyba. Spadochroniarzem. Flotar. No ja zaraz sam odjadę z motorówką. Ty, tutaj nie trzeba odpalać spadochronu. No nie trzeba, mówiłem. Jak to nie trzeba? Ale może lepiej by było. Ej, a zobaczcie, że jak się ten spadochronem leci, to się do domku wracuje przez komin. O no, kurde. Tam i tak trzeba do domku przez komin. Ja mam czerwony strój jak pan święty Mikołaj. A to wy tak nie robiliście wcześniej? To, ja że wchodziłem komuś do domu przez komin? Wow, przeleciałem tym samolotem. No bo tak trzeba było, kolego. A, to dzięki, kolego. Ja jestem motorówką, Darek, a ty? Ej, nie dolecę tam. No ja już jestem tym Batmanem. Tak, jesteś gównem, co najwyżej. Nie, i teraz od nowa będę musiał. To... Nieprawda, Mateusz. No kłamiesz tylko. Mateusz, nie kłamiesz. No nie. Nie kłamiesz, znaczy kłamiesz. Nie kłamię. To czym jesteś w końcu? No ja jestem, no tym, Batmanem teraz. Na, nie słyszysz? Ej, zbliża się czas porównego uruchomienia urządzenia, o co chodzi? Co się stało? Zaplanuj ponownie. Ty! Nie aktualization! To aktualizacje są. Bum! I wlatuje do tego! Do o! A który masz checkpoint? Może tak mi powiedz. Czekaj. A, no już go mam, no, złapałem go na kłamstwie. 35? Tak. Na 35 to się jest już czym innym. Człowiekiem się jest. Nie, no mam 20. Oj, panowie. Jezu, no i widać, że kłamiesz. Why you always lying? Flotar debilu, przestań latać tutaj samolotem. Wiecie co ten debil zrobił? Nie powiem wam. Wallride z samolotem. Ty debil. Jest o kule. Co? Nie oglądałeś Dextera? Nie oglądałem. Bo byłem za mądry na tą bajkę. Właśnie ona była dla mądrych. Nie, ona była z mądrym, ale była dla głupich. Nie, bo właśnie dla mądrych, jakbyś głupi, to nie rozumiałeś. Ja na przykład najbardziej lubiłem Didi. Ale Didi to debil, dlatego ci się podobało. Didi to debil. A P. Didi to już nie taki debil, ta? Już byś mu nie powiedział tego prosto w twarz. Co? P. Didi. P. Didi? Ta, P. Didi. A co to jest? To siostra Didi chyba. Jeszcze Pani nie. Pani Didi, to matka. Ja skończyłem wyścig. Jestem tym. Ja skończyłem. Batmanem. Jaki masz czas? Lepszy niż ty. Powiedz. No taki trochę lepszy. No, 3 powiedz. Sekundy lepiej niż ty. No powiedz, co ja ci powiem, no gorzej. Maty miał 8.10. Ja mam 8.04. Ja miałem 8.02. A łamałem to ten dobry manewr. Spoko, dzięki. Przyjąłem ci piona, ale nie mogę, bo się ścigam jeszcze z Flotarkiem. Który lata samolotem cały czas. No i to jest właśnie takie z wami granie, wy w ogóle się nie skupiacie, nie przykładacie żałość. Wiesz, ja wygrałem, a ty jesteś trzeci gostek. Utkaj tam. Drugi gostek. Czumba Wumba! Bomba!
Czumba, umba, czumba, umba, czumba, umba, umba, czumba, umba, czumba, umba. Przestań patrzeć tak jak na debila na mnie, Gabi, bo mnie rozpraszasz tu. Dobra, lecimy z kolejną mapką na mo... O! To nie jest źle wystartowali, to ty. Flatarek, ty też spadłeś? Tak. O kurwa! Ej, co jest? No nie wiem, znowu spadłem. Nie da się tego przejechać. Nie, to trzeba bardzo powolutku. To chyba trzeba na motorze robić, wiecie, o. A tu może nie będzie checkpointów na przykład. Może tu nie będzie checkpointów na przykład, czy coś. Jak nie będzie? Furman! Proszę cię, kurwa! Faktycznie jest ten włączony GTA? No nie, no panowie! On tam jest, kurde, czeka na nas. No! Ej, chciałbym nie strzelić rakietami, a teraz nagle, no! Nie chciałem! No ale czemu? Jest, no ja nie chcę jednak tego nagrywać. Jeb... Dobra. Macie prezenty! Nie robię cięcie w tym momencie. A, cięcie w momencie. Furman, nie, ale nie rób tak perfidnie. Ej, ja chcę checkpointcika tylko! No i super. Mam! Nie wiem czy mam! Muszę mieć! Muszę go mieć! Mam! Mati, we are friends? Ale was kurwa nienawidzę wszystkich. Och, och, teraz. Jeszcze pewnie zbliżeniowe, pierdala. O kurwa, leciało obok mnie, słyszałem. Tak, leciało, leciało. No nie! Jest! Jedziemy! Na tym samym wózku. Mamo, mamo, dlaczego Furmana koczoko... Dobra, dobra, Furman jest ostatni, lecimy. Szybko, szybko. Nie, ta, a ty jesteś niepiękny. Bo zazwyczaj się mówi, że ktoś jest piękny i gładki, a ty jesteś brzydki i szorstki. Ty kurwo, ruda, ja p***dolę, ci łeb. Ej, to mój odcinek jest, siedzi, ile kruków. Siedzi tym pyskiem k***a i strzela tylko jak śmieci. No tak, no mówiłem. Jest pany, o, deszik through the snow. Ale, no nie wiem, on wtedy ufał, nie wiem, co jest w nim tak. Bo. Haj. Panowie, co się wam dzieje? Jajce. No mi już nic teraz, bo nie jestem koło ciebie. Jakiś smutny Mateusz, co się dobra, dzieje? Utkaj się. Ale Furman, bo taka jest prawda, ej, zobacz, że ty się bawisz super dobrze, nie? Ale w pewnym momencie już my się dobrze nie bawimy, a to jest, robimy to po to, żeby każdy się dobrze bawił. Chyba cię doliło, koleżko. Spoko, ja też ci zniszczę. Ja jakby. Też ci a zresztą, nie ma co niszczyć nawet. Tak jesteś. Pod parobkiem. Ej, no kurde, co jest tą mapką? No fajna jest. No fajna jest, fajna. Fajna, fajna. Nie ma nikogo do niszczenia, co jest? No bo jeździsz jak ciosa, to nie ma nikogo do niszczenia. O, a, jak, no jak, nie, byłem jak, pierwszy. Bo nie wygrasz tego wyścigu strzelając z rakietnicy, Gostek. Ale ja... Ta, ale nie. Przecież wszyscy wiemy, że on nie jeździ po to, żeby wygrywać. No, kto do mnie strzela, Mati? Nie, 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 to nie ja. A ty Flotar. Ja się świetnie bawię. A Jezus, jakie daleko od ten... Daleko mnie cofło. Co? Nie! To będzie mega trudne chyba. Co ja zapomniałem, że to jak kliknę fy, to mnie ten. Gdzie to? Gdzie to na pleto? Może trafię kogoś. Strzela do mnie. No słyszę k***a. Dobra. Głupo śledzone. Głupo śledzone, no. No byłem pierwszy. I byłbym ej, nie zapominajcie dalej, że to jest mój odcinek, nie? A przepraszam, bo ja taką wiązankę puściłem. No. Ja też troszeczkę przepraszam. Ale moja wiązanka była uzasadniona. Moja też! Adrian? Tak, tak. Ja mam tutaj usprawiedliwienie? Pewnie. No zepślizgłem się znowu! Co zrobiłeś? Zepślizgłem się. Ball rajda. Zepślizgłem? To chyba ekipa obśklizgniaków. Znowu ja, co jest ze mną nie tak? P***ało go. Wreszcie bez Furmana! Czemu Furman cię a czemu zawsze na moim odcinku? To jest znak od Boga, że... Że nie powinienem mieć takich kolegów. Tak. Ej, kto tutaj wyrzucił jakąś minę wybuch? O, była mina. A ty? Nie, ja min żadnych nie rzuciłem w tym odcinku. Zbliżeniowo? Żadnej miny nie rzuciłem. Nie dolecę bez kołka jednego. To niezły ze mnie ciołek. Kostek. Ej, ta mapa jest trudna, znaczy... Nie no, łatwe to jest. Jest fajna. Jest fajna, jest naprawdę fajna.
mogła być troszeczkę trudniejsza w niektórych momentach. Co nie? Tak, mogłaby nie być. Wiem. Nie wiem. Furman, jaki masz czas? No to raczej checkpoint chyba. A jaki masz checkpoint? Jestem ostatni, więc zamykam mordy. No, nie, ja jestem ostatni. Ja jestem ostatni. Nie, Furman był ostatni. No, ale to ja już jestem. Bo ja jestem na tym, na samym początku. A widzicie, jaki GTA jest realistyczny? Tam widziałem takie wyprzeże i tam były to takie, wiecie, takie betonowe, te takie, nie? No. Realistyczne takie, bo jak tu fala no będzie, to żeby nie zmiotło, nie? A. Nie wiem, jak to się nazywa. Betonowe. Takie odbojniki betonowe, takie trzy takie, wiesz, nie? Paluszki. No nad morzem takie są na przykład. Takie trzy... To przeciw falom, takie falochrony. No ale na pewno to ma jakoś, falochron to jest całe, tam wiesz, tysiąc tego, nie? Czy tam milion. No to chodzi mu o jednostkę. Tak, mi chodzi o jedno takie. Kilogram. To kamienna rozgwiazda. Kamienna rozgwiazda. Ta, znasz jeszcze jakieś? No gram. O, ja też gram właśnie. Fajnie, że gramy sobie raz. A w co gracie? W GTA Online. Umati! Prawie się pykliśmy. A co ci to? Propozycje matrymonialne. A co ci to? Bym przebiegł ten wyścig z chęcią. No ale dawaj, się nie bieg. Da. Nie, no bo jestem już tak daleko, minutę mam. Pamiętaj, straty. Co nie potrafisz przejść, to przebiegniesz. To przebiegnie. Ale jak wallride'a przebiec? Tak mówił Mojcie, że no tak na nogach. Może. No ale nie da się. On szedł, nie biegł. Ja pierdyk. Wiesz? Kto? Nieważne. Ale kto szedł? Mojżesz? Ja też nie wiem. Nie, no Mojżesz szedł, ale no mówiłem, to co nie potrafisz przejść, to musisz przebiec, ale jak coś potrafisz przejść, to już nie musisz przebiec. Tylko przejść. Ty, no ty masz chyba 10 tysięcy IQ. Ta, milion riplów w głowie mam. Ej, nie podjadę chyba tam. A ja właśnie zakończyłem. Milion IQ mam, nie podjadę chyba tam. Ja znowu nie ukończę zero. Ale się utkłem w takim... No nie, Mati, widzisz mnie? Nie, jeszcze nie widzę nic. Zrobiłem salto, fajne, nie? No właśnie widziałem fajne salto. Jak se jadę tak na boczku. No i może zawsze tak grajmy, że my tutaj w trójkę Furman na singlu siedzimy. Idealne. Ojku. Ale ciekawe czemu wywala go, jeżeli internet on ma sam wychodzi, dalej. Bo na swoich odcinkach dobrze działało. Bez kitu. Tak jest. On po prostu was nie szanuje, moi widzowie. Napiszcie mu w komentarzach, że go kochacie mimo wszystko. Dobra, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej tak dobrze jak ja. Były ciężkie chwile, śmieszne chwile i dobre chwile, więc mieszanka wszystkiego. Kanały chłopaków oczywiście w opisie, ja przypomnę tylko G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście również w opisie. Tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco, czekajcie na następne odcinki. Na dzisiaj też wszystko, trzymajcie się, pa pa.